W firmie CamDiab rozumiemy, jak ważna dla pacjentów i opiekunów jest możliwość zdalnego obserwowania osób z cukrzycą typu pierwszego. Informacje i alarmy na temat cukrzycy udostępniane w czasie rzeczywistym bardzo ułatwiają kontrolowanie wysokich i niskich stężeń glukozy, szczególnie w sytuacji, gdy monitorowana osoba jest w przedszkolu, szkole, na uczelni, w podróży służbowej albo śpi. Właśnie dlatego opracowaliśmy funkcję Kompanion aplikacji Mailife Cam. APS. Rodzic lub opiekun dziecka może pobrać aplikację Mailife Cam APS-FX na smartfon z systemem Android. Smartfon nie będzie się łączył bezpośrednio z systemem CGM ani pompą, więc nie musi być jednym z rekomendowanych modeli z systemem Android. Wystarczy, że będzie wyposażony w system Android w wersji 10 lub nowszej. Osoba z cukrzycą typu pierwszego wysyła opiekunowi zaproszenie z aplikacji Mailife Cam APS-FX. Otwórz menu główne w aplikacji Osoby z Cukrzycą. Stuknij menu Udostępnij. W menu Udostępnij stuknij Niebieskie Pole Brak. Wprowadź adres e-mail i nazwę opiekuna. Kliknij przycisk Zaproś. Osoba zaproszona otrzyma wiadomość e-mail. Aby zostać opiekunem, zaproszona osoba musi utworzyć nowe konto w swojej aplikacji mailife.com.aps.fx. W kolejnym etapie musi powiązać swoją aplikację z kompanią i wybrać osobę, od której pochodzi zaproszenie. Po krótkim czasie zaczną się pojawiać dane dotyczące glukozy i insuliny. Funkcja kompanion aplikacji Mailife CAM APS powiela te dane w aplikacji CAM APS FX Opiekuna. Dane oraz alarmy dotyczące glukozy i insuliny są udostępniane w czasie rzeczywistym. Funkcja Companion może nawet generować alerty inne niż ustawione w aplikacji Mailife Cam APSFX osoby z cukrzycą. Opcje zmieniające podaż insuliny, takie jak kalkulator bolusa, boost i ease off, są w niej wyłączone. W wielu sytuacjach funkcja Companion nie będzie potrzebna. Na przykład nie będzie jej używać nauczyciel, gdy dziecka nie ma w szkole. Można ją dezaktywować w menu udostępnij aplikacji Mailife Cam APSFX dziecka. Można zaprosić nawet 10 opiekunów. Jednak w funkcji Companion aplikacji MailFeCam-APS opiekuna mogą być widoczne dane tylko jednej osoby z cukrzycą. Aby przeglądać dane innej osoby, opiekun może skasować dane zapisane w aplikacji i ponownie zalogować się na swoim koncie, ale ustalając powiązanie z inną osobą. Powiązanie funkcji Companion z aplikacją MailFeCam-APS-FX innej osoby nie powoduje udostępniania danych z przeszłości. Dane dotyczące cukrzycy są przesyłane z aplikacji Mailife Cam APSFX przez chmurę CamDiab do Companion. Do przesyłania danych wymagane jest połączenie z internetem. Wymagana jest również zgoda na przesyłanie danych. Użytkownicy mogą wyrazić zgodę na udostępnianie swoich danych podczas rejestracji konta i mogą zaktualizować tę zgodę w menu konto aplikacji. Firma CamDiab ma nadzieję, że funkcja kompanion aplikacji Mailife Cam APSFX ułatwi życie osobom z cukrzycą typu pierwszego.